Nie mogę się przejścia na emeryturę, zabronić pracować, tak jak mówię, tutaj mamy poważne wątpliwości, czy to by było konstytucyjne. No ale z drugiej strony problem jest, dlatego że na emeryturę przechodzi się wtedy, gdy nie możemy pracować, przynajmniej tak się wydaje, nie mam możliwości pracy, idę na emeryturę, a przechodzenie na emeryturę i pracowanie, no tutaj troszeczkę się kłóci z tą ideą, system ubezpieczeń społecznych nie powinien być rozpatrzony na dłuższą pracę, tylko na możliwość właśnie niepracowania z powodu zdrowia, z powodu różnych innych czynników. No tak, ale musimy pamiętać o tym, że ta zmiana wieku emerytalnego na 60-65 no oznacza również, no, jakie będą konsekwencje, czy to chcemy, czy nie, że te emerytury, które będą wypłacane tym nowym emerytom, będą po prostu niższe. Znaczy, mylimy tak naprawdę dwa pojęcia, dlatego że z jednej strony to są oczywiste problemy budżetowe. Dziura w ZUS-ie się powiększa, bo jest Polacy pracujący coraz więcej pobierając emeryturę, ale to jest kwestia budżetu, na który mamy kapitałowe. Nasza emerytura będzie zależała od tego, ile wpłaciliśmy tam fizycznych pieniędzy, jak długo będziemy przebywać na emeryturze. Warto się cofnąć do tego ogromnego sporu o wiek emerytalny z 2012 roku i przypomnieć sobie, co wtedy mówiliśmy, bo Solidarność nie była przeciwna wydłużeniu wieku emerytalnego, bo ta dyskusja nas czeka i do tego będziemy musieli prędzej czy później wrócić, ale myśmy mówili wtedy, że bez gruntownej reformy całego systemu, przede wszystkim po stronie wpływów do ZUS-u, bo dzisiaj zbyt wielu albo nie płaci, albo płaci w zaniżonej wysokości, bez uporządkowania rynku pracy, który w wielu segmentach jest głęboko patologiczny, bez prewencji wypadkowej, medycyny pracy, przecież nasz przemysł, nasz rynek pracy wypływa z chorowanych ludzi, którzy jeszcze do tego są jednymi z najdłużej pracujących społeczeństw w Europie. Żadne wydłużenie wieku emerytalnego nic nie zmieni. Człowiek pracujący na nieodpłatkowanej umowie przez 20 lat nie odłoży się żadnej składki, nigdy nie wypracuje sobie emerytury, nawet gdyby pracował do chwili. Więc to cofnięcie wieku jest dzisiaj ogromną szansą na przede wszystkim wymusić w końcu poważną, pogłębioną debatę i reformę tego systemu. To teraz zwrócę się do pana Marka Zubera. Pan rzeczywiście wierzy w to, że te poważniejsze kłopoty dotyczące naszych emerytur, po tym jak ten wiek został przywrócony do 60-65 lat, one rzeczywiście wymuszą reformę, prawdziwą reformę. Jednego wyjścia, że jak pan popatrzy sobie na te 27 już lat tej nowej Polski, to najwięcej się działo wtedy, kiedy mieliśmy kłopot. Pamięta pan dziurę Bałca? Na szczęście nie doszło do realizacji tych wszystkich pomysłów, które doprowadziły już wtedy do bardzo poważnej zapaści. Ale samo hasło, że coś takiego może nastąpić, spowodowało jednak ograniczenie różnego rodzaju żądań. Niestety, no brutalna prawda jest taka, że faktycznie chyba dopiero postawieni przed ścianą polscy politycy są w stanie coś robić. Ja muszę powiedzieć, że ja też trochę tak rozumiem działania PiSu. Ja nie wierzę w to, że jednak politycy PiSu są kompletnie pozbawieni takiej opcji wyobrażenia sobie tego, co się może wydarzyć za ileś tam lat w związku z tym obniżeniem wieku emerytalnego. Ja sądzę, że to było tak, że patrząc na to, w jaki sposób Platforma zachowała się w roku 2012, bo faktycznie to było takie nieprzekonsultowane, w sensie właśnie zmian w całym systemie, narzucenie coś w społeczeństwu. No i patrząc na to, PiS w kampanii wyborczej powiedział, nie, my się z tego wycofamy, my wam obniżymy ten wiek emerytalny, ale warto zwrócić uwagę na słowa na przykład wtedy jeszcze nie ministra, profesora Glińskiego w czasie kampanii wyborczej, który powiedział, najpierw musimy to zrobić, bo obiecaliśmy, a potem trzeba usiąść i zacząć rozmawiać o nowym systemie emerytalnym. Ja to tak rozumiem. Teraz musimy... Ale my to też, Marku, tak rozumiemy i w ogóle nie wyobrażamy sobie inaczej tej sytuacji. Przecież co jest problemem dzisiaj z emerytur? No dramatycznie słabe zarobki. Ktoś płacący składki od minimalnego wynagrodzenia w życiu nie uzbiera pieniędzy na tą sensowną emeryturę. To jest też ogromny problem. Warto zwrócić uwagę na to, że o tyle PiS ma się lepszą sytuację niż Platforma wtedy w 2012 roku, że wtedy mieliśmy takie drugie apogeum, można powiedzieć, kryzysu. Pierwsze apogeum to był 2009 rok, a drugie 2012, początek 2013, czyli kłopoty w Unii Europejskiej, a dokładnie w strefie euro.
mieliśmy w związku z tym relatywnie wysokie bezrobocie i wtedy narzucanie na przykład dodatkowych płatności związanych z umowami śmieciowymi albo wycofywanie się z tych umów. To mówiliśmy przed chwilą zresztą o tym. Moim zdaniem spowodowałoby kłopoty tych ludzi, którzy na tych umowach są. Dzisiaj jest inna sytuacja. Ja może dzisiaj, tylko że my też zwracaliśmy uwagę, że wydłużenie wieku emerytalnego bez dotknięcia nawet tych wszystkich sfer, łącznie z demografią, która jest głównym problemem, przedłuża tylko w czasie i pół roku temu były dane ZUS-owskie, które mówiły, że wróciliśmy znowu do ilości emerytów przechodzących na emeryturę przed wydłużeniem wieku, a więc tak naprawdę po dwóch latach musimy wchodzić w tą samą rzekę. I my też bardzo się oburzaliśmy. Mówiliśmy, jeśli wydłużycie wiek emerytalny, nie ruszycie żadnej innej reformy, żaden inny z tych segmentów, które są kluczowe dla funkcjonowania tego całego systemu, nie zostanie ruszony i prędzej czy później tak wrócimy do punktu wyjścia. Ale panowie, to przepraszam, ponieważ końca kończy nam się czas. Spytam o kwestię fundamentalną. Ale tego typu reforma, reforma emerytalna, reforma ubezpieczeń, to jest gigantyczne wyzwanie polityczne. Przed tym, przed tego typu reformami ucieka absolutnie każdy rząd. Wystarczy spojrzeć na ostatnich kilkanaście lat. Ja dlatego raz tu miał ogromną szansę, żeby to zrobić. I straciliśmy 2-3 lata, a właściwie 4 lata, gdzie mogliśmy tak jak Niemcy przez 2 lata. Ale czy teraz tej odwagi wystarczy? Determinacji, żeby się taką reformę przeprowadzić? Nie wiem, my jesteśmy na to otwarci. My jesteśmy, w ogóle zaczęliśmy pisać nowy kodeks pracy, jest powołana nowa komisja kodyfikacyjna. My angażujemy się w różne przedsięwzięcia legislacyjne, które mają uzdrawiać rynek pracy wspólnie z pracodawcami zresztą. Tu Rada Dialogu Społecznego dosyć dobrze funkcjonuje. Wejdę pan do słowa, to jest bardzo ważna rzecz, bo proszę zobaczyć, komisja trójstronna w czasie funkcjonowania poprzedniego rządu nie działała. To też był bardzo poważny problem. Dzisiaj mamy Radę Dialogu, miejmy nadzieję, że uda się wypracować jakieś nowe rozwiązania. Natomiast o jednej rzeczy jeszcze chciałem powiedzieć, my to musimy zrobić, dlatego że zabezpieczenie emerytalne jest jednym z najważniejszych fundamentów funkcjonowania społeczeństwa. Tymczasem my od 99 roku co chwilę robimy zamęt ludziom w głowie, zmieniając podstawowe, zasadnicze kwestie związane z tym systemem. Więc teraz siądźmy, niech to zajmie 2-3 lata, ale zróbmy wreszcie system, który będzie funkcjonował potem przez 30 lat. I tu się zgadzam, to nie jest tylko kwestia wieku emerytalnego. To wiek emerytalny jest zakończeniem tego całego procesu, a nie jego początkiem. I to jest tak naprawdę istota naszego sporu z rządem Donalda. Ja mam 4 dzieci, mam nadzieję, że to jest jedyny sensowny system emerytalny, na którym ja też mogę polegać, bo też nie mam wielkiej wiary, że to się zakończy. Ja też zwracam uwagę, że najlepsze w takim razie tym alternatywnym systemem emerytalnym kończymy naszą rozmowę. Pan Marek Zuber, ekonomista, i pan Marek Radzie, NZZ. Bardzo dziękuję. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat jest prawa liczby, witam Państwa, a ze mną w studiu jest profesor Ryszard Schaffenberg, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski. Witam Pana. Będziemy rozmawiali o spójności społecznej, czy też o polityce spójności społecznej. Może wyjaśnijmy, co to jest spójność społeczna. To jest wielowymiarowe zjawisko, które przede wszystkim dotyczy raczej życia grupowego, społecznego niż jednostek. Nie możemy powiedzieć, że ktoś jest wspólnie społecznie, na przykład pan, a ja nie jestem wspólnie społecznie. To dotyczy całej grupy. Pojmuje się w kilku wymiarach, na przykład wymiar ekonomiczny, czyli na przykład nierówności, równość, sprawiedliwość ekonomicznie, od strony ekonomicznej. Wymiar polityczny, na przykład uczestnictwo, zaufanie do instytucji politycznych, i jest taki wymiar również społeczno-kulturowy, który można uznać zaufanie do innych ludzi, otwartość na inne podejścia, kultury. Więc to trzeba pamiętać, że jest wielowymiarowe ujęcie, są tu zagadnienia nie tylko ekonomiczne, ale również takie społeczno-kulturowe i gdzieś pomiędzy mniej lub bardziej kontrowersyjne sprawy polityczne. Unia Europejska od dawna, jeszcze jako ja mówię, bardzo interesowała się wyrównywaniem właśnie tych nierówności społecznych, budowaniu tej spójności społecznej. Mamy fundusze europejskie, które właśnie temu celowi służą. My z tych funduszy europejskich korzystamy. No i czy można powiedzieć, że widzimy jakieś efekty wykorzystywania funduszy europejskich w naszym życiu społecznym, właśnie w budowaniu tej spójności społecznej? Zastanawiałbym się, czy Unia Europejska powstała, żeby... No traktaty rzymskie. Tak.
My tu myślimy w kategoriach całych terytoriów, czyli mamy Polskę i wzrost gospodarczy, zamożność i myślimy, no, że żeby dogonić kraje. Dogonić zachowanie Europy Zachodniej, no i też z perspektywy krajów Europy Zachodniej być może utrzymywanie długo takiego systemu, w którym są bardzo biedne kraje i bardzo bogate, może też nie być korzystne, bo na przykład do tych bardzo biednych i z niedorozwiniętymi standardami społecznymi można przenosić przemysł, na przykład z tych krajów bogatych, miejsca pracy, i tak dalej. To bym raczej uznał, że jest myślenie bardziej ekonomiczne niż społeczne, bo tu jest cały czas kwestia wzrostu gospodarczego i porównań zamożności pomiędzy tymi krajami. Chodzi o poziom życia. Chodzi o poziom życia, ekonomiczny poziom życia. Oczywiście ekonomiczny, tak. Dostęp do pracy, do nauki. No to głównie dostęp do pracy, chociaż rzeczywiście również ten wymiar edukacyjny, Unia rozwija proces bolonski i tym podobne. Ale no tak, dużo ważniejszy jest oczywiście jednolity rynek, bo to jest główny instrument, który ma wyrównać tą sytuację. No i plus fundusze europejskie, o których pan wspomniał, które no, dodatkowo są udzielane tym krajom, które są w gorszej sytuacji, tak aby mogły ten przynajmniej pod względem infrastruktury i pod względem takich połączeń z tymi krajami bogatymi, tak żeby działał jednolity rynek towarów, pracowników, kapitału. Ja to ja przywołam tutaj informację Głównego Urzędu Statystycznego sprzed kilku dni, który poinformował, że no właśnie w latach 2004-2013 zaobserwowano znaczące zmniejszenie nierówności dochodowych, koncentrujemy na tym, pomiędzy krajami europejskimi a Polską. No, Francja, Niemcy, Szwajcaria oczywiście ciągle są znacznie bogatsze od nas, ale ten dystans się zmniejsza. Tak, dystans się zmniejsza rzeczywiście. Tutaj podkreśla się, że Polska dokonała bardzo dużego postępu pod względem gospodarczym. Jeżeli porównamy się z innymi krajami, szczególnie postkomunistycznymi, takimi, które nie przeszły transformacji albo przeszły w bardzo niedoskonały sposób, na przykład Białoruś czy Ukraina, i tam jest dużo gorzej. No, one nie są w Unii Europejskiej. No nie są, tak, ale tu również jeśli chodzi o Węgry czy Czechy, wydaje mi się, że także Polska nadrobiła, bo zawsze Węgry i Czechy były lepiej rozwinięte, więc tutaj również nadrabiamy. Mówię też o wyrównywaniu różnic pod względem terytorialnym, co dla Polski jest ważne. Mówi się o Polsce A, Polsce B, Polsce centralnej, zachodniej, a Polsce wschodniej. No i tutaj mamy nawet specjalne fundusze dedykowane do tego, żeby ta Polska wschodnia, ta ściana wschodnia podnosiła się gospodarczo i społecznie. Tak. Widzimy efekty? No właśnie z tymi efektami chyba w ramach wewnątrz Polski jest gorzej. O ile pamiętam ekspertów, którzy badają politykę regionalną i wpływ funduszy na te wyrównywania wewnątrz Polski pomiędzy tymi regionami i zamożnością tych regionów, no to tu wydaje mi się, że nie osiągano wiele. I stąd jest też pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest tak, że głównie duże ośrodki miejskie się rozwijają bardzo dynamicznie, a jednak te mniejsze ośrodki czy obszary wiejskie, ten rozwój jest dużo mniej dynamiczny. No ale tutaj mówimy o tym, że te różnice między tą lepiej rozwiniętą częścią Polski, a tą gorzej rozwiniętą częścią Polski się nie zmniejszają, tym niemniej obie te części dzięki funduszom europejskim rosną. No średnio to zbiorąca, czyli no, czasem jest taka teza o lokomotywach rozwoju i te lokomotywy rozwoju są zwykle duże miasta, metropolie i to tutaj koncentruje się wzrost gospodarczy, też migracje, wiele osób się przenosi z obszarów wiejskich czy z mniejszych miast do dużych miast i tam już pracują i te właśnie miasta ciągną, czyli nawet jak by się okazało, że mamy stagnację rozwoju gospodarczego na obszarach poza dużymi miastami, no to te duże miasta mogą się szybko rozwijać i w związku z tym średnia rzecz
całość się rozwija. No tak, a to jest pytanie absolutne, dlaczego tak się dzieje, że te regiony słabiej rozwinięte nie mogą dogonić tych lepiej rozwiniętych. Takie zjawiska mają miejsce także w innych krajach zachodniej Europy. Można powiedzieć tutaj trochę na przykład Włoch, gdzie mamy południe, które wyraźnie odstaje od północy kraju. W sumie trudno zrozumieć, że tak się dzieje. Pieniądze na południe płyną, a efektów nie ma. Wiele więcej czynników się podaje. No tak jak moglibyśmy powiedzieć, no mamy Niemcy. Niemcy są bogate, ale przecież wschodnie Niemcy, to NRD, to jest obszar dużo biedniejszy i tam jest zapaść. I mimo wielkich środków, które Niemcy przeznaczyli na inwestycje w te obszary wschodnich Niemiec, no ale jest bardzo duża różnica pomiędzy zachodnimi Niemcami a wschodnimi Niemcami. I to jest dla nich duży problem, więc moglibyśmy powiedzieć, dlaczego tak się stało. No powody były polityczne, poza politycznie Niemiec ma dwa obozy i jeden zupełnie inna gospodarka, zupełnie inna kultura i taka próba zbudowania innego ustroju. Jeżeli chodzi o Włochy, no to ten podział też ma bardzo długie korzenie i podobnie w Polsce wydaje mi się, że dość często przy takiej dyskusji o różnicach terytorialnych w Polsce podkreśla się zabory i ta część, która była pod zaborem polskim, no to jest ta część jednak bardziej dynamiczna, bardziej społecznie rozwinięta, a ta część pod zaborem rosyjskim, która była, no to już i to nadal się odtwarza, nawet pamiętam takie mapki, na których pokazuje się cały czas te różnice jeszcze pozaborowe, więc to jest długi proces. No i w wielu krajach coś takiego jest. Ja pamiętam, że w Stanach Zjednoczonych też są takie miejsca, które klasycznie są ujmowane właśnie jako taki obszar zapaści, biedy i mimo, że różne rządy chciały coś z tym zrobić, no nie udało się całkowicie zmienić sytuacji. Można powiedzieć, że problem też tkwi w głowach ludzi, tak? Wszystko problemy tkwią w naszych głowach. Sami je stwarzamy często. Sami je stwarzamy i sami próbujemy je rozwiązywać razem z innymi ludźmi w mniejszym lub większym konflikcie, tak? No dobrze, ale polityka spójności czy polityka społeczna, która ma likwidować różnice, nie tylko jest związana z funduszami europejskimi. Mamy w Polsce od kilku miesięcy program Rodzina 500+. Czy widać już jakieś efekty tego programu? Te różnice społeczne się zmniejszają. Ubóstwo się zmniejsza. Na razie są dostępne jedynie takie symulacje wpływu 500+ na zarówno nierówności ekonomiczne, jak i ubóstwo. I z tych symulacji wynika, że nierówności dochodowe pomiędzy rodzinami, szczególnie z dziećmi, zmniejszą się. Ze względu na to, że to 500 zł dla mniejszych rodzin jest dużo więcej relatywnie niż dla tych bogatszych. A z drugiej strony też ubóstwo zmniejszy się, ubóstwo rodzinne, a w szczególności ubóstwo dzieci. Pamiętam te szacunki, z których wynikało, że ubóstwo skrajne dzieci było w 2015 roku bodajże 10%. A w takim optymistycznym scenariuszu... Dzisiaj, proszę Państwa, już czwartek jest. No to wtedy ubóstwo skrajnie spadnie poniżej 1%, co można by uznać, że poprzez jeden transfer osiągnięcie czegoś takiego. Co prawda niektórzy sądzą, że gdybyśmy skoncentrowali te środki na ubogich rodzinach, to w ogóle byśmy zlikwidowali ubóstwo rodzin, ponieważ one są rozproszone również do zamożnych rodzin. Niemniej jednak no, rząd postanowił... Proszę Państwa, jak na stąże. No i ona ma konsekwencje, o których powiedziałem, że spadną nierówności pomiędzy rodzinami z dziećmi. Nie jesteśmy u księdza Gila, pedofila. No ale gdzieś w klasztorze. Bo ja raz wychodzę z Bogu, proszę Państwa. No i Zaleski. Dzwoni do Zaleskiego. Gdzie jesteś? A Zaleski już był u zakonnic na kolacji. No nie na Wigilii, bo to było. No ja mówię, no to on wyniósł takie kanapek, parę takie, do tego, szyneczki.
szyneczka była salsa sonic, to sobie podjadłam. Od tych zakoni, proszę pani. Są bardziej chorowite. One mogą się zachować jak kres, wiesz? Nie bój się, ale uśmiech. To pamiętam, że jest taka hipoteza, że również wspólnie tam zmuszono się na przychodzinę. Po części z tego względu, że nie dysponuje sobie niezbyt kobieta. W związku z tym jej pozycja w rodzinie, nawet jak jest to rodzina przemocowa, rośnie i ten przemocowy ma zmowę, ona się zastanowi, czy... Tak, ale drugi wątek jest taki, że to może też skłonić kobiety, które teraz są bardziej niezależne, mają swoje duże, to zależy od swoich dzieci, ale te względne duże środki, że mogą po prostu postanowić odejść od przemocowego męża. No jeszcze jest problem już pani plus, tutaj też pan spodziewać się, że zadziała, tak jakie mogą być tego skutki. Problemy mieszkaniowe w Polsce są bardzo poważne, w związku z tym jest oczekiwania, że rząd obecny wniesie tu jakąś nową jakość i rzeczywiście program Narodowy Program Mieszkaniowy obiecuje bardzo dużo reform w bardzo wielu obszarach, które są niepokojące dla organizacji pozarządowych, na przykład związane z ekspresjami, a inne są bardzo pozytywne, związane z obietnicą, że będziemy rozwijać te mieszkania, które są na wynajem, ale nie są mieszkaniami komunalnymi. Do mieszkań komunalnych są duże kolejki, w związku z tym część osób jest skazana na mieszkań w PKS, więc część osób jest skazana na bardzo wysokie części osobowe w dużych miastach na prywatnym rynku najmu. I stąd odpowiedź na te nierówności mieszkaniowe, czyli rozwijanie tego segmentu mieszkalnictwa, który już dla tych średnio, poniżej średniej, ale jednak to wydaje mi się być obiecujące, jeżeli rzeczywiście ten program będzie zamontowany na inne środki i zostaną dobrze rozwinięte, wówczas można oczekiwać zmniejszenia właśnie w naszym mieszkaniu. Za parę lat, jak się te nierówności społeczne w Polsce zmniejszają, nie wiem, czy będą rosły. Naszym gościem był profesor Ryszard Schaffenberg, Instytut Polityki Społecznej z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Robert Lidka. Ale niskie ceny! Świąteczne przeceny w Media Expert! Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach! Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką! Kontakt @polskieradio24.pl spowodowało takie odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitterką@polskieradio24. I 350 tysięcy. Autopromocja. Za uwagę w tej części audycji aktualności dnia. Pozdrawiamy naszych słuchaczy w samolot. Polskie Radio 24 w Radiu Maryi. Informacje dnia. Wieczorem w Sejmie rozpocznie się pierwsze czytanie kolejnego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowski wyjaśnił, że projekt podnosi przepisy przejściowe i końcowe dotyczące wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze dziś będzie wiadomo, czy Poznański Sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla Józefa Piniora, działacz podziemia w czasach PRL, były europoseł i senator, jest podejrzany o korupcję i płatną protekcję. Sprawa dotyczy osoby, którą osobiście uważam za bohatera w przeszłości naszej ojczyzny.
Groźby Rosji nie powstrzymają ukraińskich manewrów wojskowych nad Morzem Czarnym, oświadczył prezydent Petro Poroszenko. Jedyny powód tych ćwiczeń to potrzeba ciągłej gotowości na wtargnięcie na dużą skalę wojsk naszego agresywnego sąsiada. W Polskim Radiu 24. Informacje z dnia. Katarzyna Blińska, zapraszam. Wieczorem Sejmie rozpocznie się pierwsze czytanie kolejnego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wprowadza on ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem oraz ustawę o statusie sędziów Trybunałem. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiS wyjaśnił, że projekt podnosi przepisy przejściowe i końcowe. Dodał, że poprzednie ustawy dotyczące Trybunału nie zawierają daty wejścia w życie poszczególnych przepisów. Większość przepisów ma zacząć obowiązywać 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem są te dotyczące likwidacji biura Trybunału, które mają być zastąpione Kancelarią Trybunału i Biurem Służby Prawnej Trybunału. Wejdą one w życie 1 stycznia 2018 roku. Stanisław Piotrowicz mówi, że kilka przepisów zaczną obowiązywać zaraz po opublikowaniu ustawy. Po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw zastosowanie będą miały przepisy dotyczące wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy są zredagowane tak, że jeżeli pod rządami ustawy obowiązującej w dalszym ciągu z lipca 2016 roku nie zostaną tacy kandydaci wyłonieni zgodnie z prawem, to wówczas będą miały do wyboru zastosowanie przepisy, które znajdują się w tej trzeciej ustawie. Wtedy zostanie wybrana osoba pełniąca obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wskazują prezydent pośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu w sądownictwie lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. Ustawa wprowadzająca okolite szczegółem i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca tego roku. Były minister sprawiedliwości, poseł P.O. Borys Budka mówił, że ustawa wprowadzająca kończy niezależność Trybunału Konstytucyjnego. W jego ocenie przepisy są napisane z naruszeniem konstytucji, aby prezesem Trybunału była osoba wskazana przez PiS. Prawa, prawa przepisy przejściowe jest pisana po to, by zablokować normalną konstytucyjną kolej rzeczy, że prezes Trybunału nie mógł zastąpić prezesa, który odejdzie 19 roku. Przepisy, które tylko i wyłącznie spowodują dwuwładzę w Trybunale, które mają zabezpieczyć obecną większość parlamentarną przed tym, by coś w Trybunale ułożyło się nie tak, jak chce tego pan poseł Kaczyński. Pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającej ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem oraz o statusie sędziów Trybunału ma się rozpocząć się kwadrans od 20. Senat bez poprawek przyjął ustawę powołującą od nowego roku Wojska Obrony Terytorialnej nowego rodzaju siły zbrojnych. Za głosowało 52 senatorów PiS, przeciw 27 senatorów PO i 2 niezrzeszonych. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Podczas głosowania doszło do incydentu. Senatorowie PO wyjęli karty do głosowania, a obecność senatorów PiS na sali posiedzeń nie zapewniła kworum. Przerwa w głosowaniu trwało prawie godzinę. Szef senackiego klubu PO Bogdan Kilk powiedział, że był to test na poparcie ustawy przez PiS. Chcieliśmy sprawdzić, jakie jest poparcie w PiS-ie dla tej ustawy. Okazuje się, że sam PiS ma wątpliwości, skoro nie stawia się w komplecie na głosowanie jednej ze sztandarowych ustaw Prawa i Sprawiedliwości. I uznaliśmy, że to jest bardzo ważny moment, bo pokazujący, że nie tylko partie polityczne opozycyjne, nie tylko znaczna większość ekspertów wojskowych, nie tylko duża część kadry Wojska Polskiego i duża część społeczeństwa mają zastrzeżenia do tej ustawy i obawiają się tej ustawy. To klasyczna obstrukcja, tak zachowanie polityków PO skomentował senator PiS Jan Maria Jackowski. To jest karkołomna konkluzja, którą pan senator argumentuje, absolutnie niezgodna z rzeczywistością. Rzeczywistość jest taka, że senatorowie Platformy Obywatelskiej uchylili się z podstawowego obowiązku, jaki ma każdy parlamentarzysta, i przez przestrzenia głosu
przekonaniu, tym bardziej, że zasiadali na sali obrani fizycznie byli odpowiedzi. Natomiast próbują stosować obstrukcję parlamentarną, która poważnym senatorom absolutnie nie przedstawia. Przyjęcie ustawy bez poprawek oznacza, że nie były głosowane poprawki senatorów PO, którzy chcieli m.in. wyraźnie zapisać, że Wojska Obrony Terytorialnej nie mogą być użyte przeciwko obywatelom polskim. Ośmiu górników zginęło w wyniku silnego wstrząsu i zawału w kopalni Rudna w Polkowicach. Przez kilkadziesiąt godzin trwała akcja ratownicza. Na wizję lokalną pod ziemię zjechała specjalna komisja, która ma ustalić przyczynę wypadku. Po wizji zakładowej komisja podejmie z urzędem górniczym decyzję, co dalej z wyrobiskiem. W środkach są załadowane materiały wybuchowe. Są również maszyny, które trzeba będzie wywieźć na powierzchnię. Wczoraj powołana została również specjalna komisja Wyższego Urzędu Górniczego, która ma zbadać okoliczności i przyczyny wstrząsu w kopalni Rudna. A przypomnijmy, we wtorek w efekcie tąpnięcia zginęło 8 górników, a 9 zostało poszkodowanych. Akcja ratunkowa trwała dobę. Zaraz ja mam otwarcie. Czterodniową żałobę. Otwarcie było takie kiepskie tej świątyni opatrzności Bożej. Proszę Państwa, było nieudane. I w ogóle dużo rzeczy w tym roku powiedzieli, że ten rok 16 będzie śmieszny, bo tak, mówili, że będzie koniec świata, to znaczy Jackowski konkretnie, wizjoner, opowiadał i tak chytrze mówił, że ja już jestem stary, wiesz. Stary, on jest stary, wiesz, że on nie doczeka, że tam wiesz, on nie doczeka. Nie doczeka. Błędnej kwalifikacji podatku od wysprzedaży detalicznej jako pomocy państwa, bo progresywny podatek nie może być traktowany jako pomoc publiczna. Rząd po decyzji komisji zawiesił podatek na jeden rok. Teraz to jest 17 zaplanowali w nabożeństwo za rodzinę i w intencji obrony życia. O 17.30 konferencja odbędzie się w spotkaniu w Klubie Młodzieżowym w imieniu własnej opozycji działacza podziemia Prawa i Sprawiedliwości. Będą z nami Agata Nieprzysztof-Janko jako wiec centralnej młodzi życia oraz Aleksandra i Andrzej Szczepania jako wiec niepodzielnie dziecka Jacka Izbyńskiego. O godzinie 18 msza święta, której przewodniczył będzie jego ekscelencja arcybiskup Adam Wodarczyk. Jest podejrzany o płatną protekcję i korupcję, w które wchodzi 46 tysięcy złotych. Oprócz niego w tej sprawie zatrzymano 10 innych osób, m.in. dolnośląskich biznesmenów oraz asystenta senatora. Także ten rok 2016 taki głupi trochę, proszę Państwa. A to chciały być moherowe żebraczki świętsze od papieża w Muzeum Etnograficznym, to co wczoraj, to co niedawno, a to, że Elżbietę naszą kochaną Elżunię Pastecką do Galerii Opera nie chciały wpuścić, a potem za dwa dni do Teatru Narodowego, co mnie po prostu zatkało, bo jak ktoś przechodzi i ma za dużo tych zaproszeń, to przecież może pożyczyć, może dać. No, a Elżunia nie miała zaproszenia przy sobie, ale miała na e-mailu zaproszenie, to więc jako mimka cyrkowa, jako tancerka, jako osoba, która prowadzi zajęcia w szkole cyrkowej, w szkole baletowej, no to chyba, proszę Państwa, o czym my tu mówimy, te babki, które bilety sprawdzają, to nie mogą być żebraczki, to nie mogą być praczki, to nie mogą być sprzątaczki, to muszą być jakieś osoby inteligentne, które mniej więcej wiedzą, znają przekrój, jacy ludzie tu mniej więcej do galerii przychodzą, mniej więcej jacy są zapraszani, bo do galerii Opera
Pastecki. Ja nie wiem, Elżbieta Pastecka, czy weszła, czy nie weszła. Chyba potem weszła, bo ona narobiła skandalu. Ale kiedyś to i Rysi nie chcieli wpuścić bez powodu, bo tam czasem droższy ten wernisaż, więcej sponsorów, jest czasem mniejszy, ale nawet na biednych sponsorach można też, że ten teatr wielki może się zbłaźnić. Jak to mówią, że największa scena na świecie, w największej wiosze na świecie. Chamstwo największe. Świat stał się jakby nie ten sam. Tyle obłudy, kłamstwa, tyle oszustwa, chamstwa, łez i nagminnego draństwa. Tamże poprawmy go we dwoje, ale to był, proszę Państwa, było to przedstawienie, była to poezja Anny Romanowicz, przedstawienie, poezja Białystok miłości moja, Białystok miłości moja, to tak na początek właściwie, to był też i kabaret, bo Anna Romanowicz tłumaczyła i z ukraińskiego, z litewskiego, z białoruskiego języka różne piosenki do kabaretów też i robiła to od ręki i miała zaproszenia w Radiu Akadera, w Radiu Białystok, w różnych tych takich stacjach. Ja nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze żyje, ale ona napisała: świat stał się pełen obłudy, kłamstwa, chamstwa, draństwa, łez i nagminnego draństwa. Właśnie jeszcze raz, nagminnego draństwa, czyli że, proszę Państwa, zamiast żebraczki moherowe, żeby siedziały pod świętą Anną, tutaj jest to krakowskie przedmieście, czy nawet jak ONR szło, to też tak jakoś niedobrze się zaprezentowało, bo w Białymstoku lepiej, na tle widać cerkwi świętego Mikołaja. Druga minuta, 42 sekunda. Druga minuta do 47 sekundy, czyli ile? 5 sekund. No to to jest sporo, żeby zauważyć, jak to wszystko, proszę Państwa, wygląda. Także zapraszamy do galerii, ale wiecie Państwo, najlepiej jak się jest w teatrze, bo tam do tej galerii ona jest czynna tylko jakoś tak pół godziny, jakoś tak dwie godziny ta opera. I ten Dąbrowski, dyrektor, też tak kłamał, że najczęściej odwiedzana galeria w Polsce. Ja mówię, to jest niemożliwe, żeby to była najczęściej odwiedzana galeria w Polsce, skoro parę godzin tylko czynna, a to chyba, że może na wycieczki liczą. Wycieczki to ludzie przyjdą, przyjadą, Bogu ducha winni, nie wiedzą, o co chodzi. Także, proszę Państwa, tutaj kilka takich scysji było w obrębie Teatru Wielkiego, dookoła Teatru Wielkiego. A jeszcze, Państwo zobaczą, śmieszny rok, 2016, w tej Izbie Krajowej Rzemieślniczej, gdzie wywalili zbylut, za kierowniczką była tej galerii, też śmieszny rok. Dlaczego? Dlatego, że ona na Anitę wezwała policję, bo ktoś powiedział, że gdzieś tam kiedyś w innym czasie jakieś ukradła ciasteczko. No to gdzie my jesteśmy? Czy to te ciasteczka miały być dla organizatorek, które biegają niczym po dwie żebraczki? To nie może być tak. Organizatorki nie mogą na nic liczyć. Owszem, jak co zostanie, ale najczęściej nie zostanie, bo mówią, że hołota, hołota. Sama ta Elżbieta Pastecka, która mówi: słuchaj, my jesteśmy Żydówki. I teraz tak, jeżeli mówią, że kultura jest w rękach żydowskich, no to to jest pomieszanie z poplątaniem. To znaczy, że my sobie same jakby nie sprzyjamy. No. I ona mówi o mnie, że ty masz takie piękne oczy, jak u tej Żydówki. I tak się wygłupiałyśmy z tą Elżbietą Pastecką, ale ona już nie przestała, ona już przestała się wygłupiać, no bo jak kilka miała takich tutaj wpadek, że ona sama mówiła, że ja nie chodzę nigdy bez zaproszeń, bez zaproszenia. Ale jak jest pewna, że jeżeli ma zaproszenie na adresie e-mailowym, to Elżbieta Pastecka wchodziła. I takie tutaj cyrki były, także proszę słuchać komentarzy naszego radia. Talk FM, Euro, Koncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, Żebracznica na zakręcie. Idzie przed świętą Anną ONR i robią sobie zdjęcia, bo tam przy okazji
ktoś jakiś koncert za darmo. Rysia powiedziała, że koncerty za darmo. To wszystko jest jakby dookoła teatru wielkiego, w tym takim miejscu gorącym, gdzie praktycznie wszystko widać, gdzie oczy całego świata zwrócone są, a to, że na Teatr Wielki, bo to był Jan Paweł II. A potem jak zaczną się przyglądać, czym właściwie jest ten Teatr Wielki, jakie tu wystawy, państwo pamiętacie, wystawa Silverberg on Wagna, to ja sama nie wiedziałam, czy ja mam to wrzucać do kamery, czy nie, bo to nagrywać to, czy nie, bo tam Hitler na krzyżu, proszę państwa, i ten Silverberg, jak ma kilka willi w Niemczech, to w piwnicach ma spektakularne takie wystawy, groby, trumny, pieczaszki. No i że jeżeli on umieścił Hitlera na krzyżu, to co przez to on chciał powiedzieć? No to są takie różne rzeczy. To nie w tym roku była, 2 lata temu była wystawa Silverberg on Wagna. Nawet dałam mu kiedyś, proszę państwa, takie prędkie hasło na internet youtube.com: Wiesiolandia, Wiesiolandia. Na karteczce mu napisałam, on wziął, że pamiątkę z Warszawy, że on tu występował, że on tu był. Także widzicie państwo, my mamy kontakt z artystami, z różnymi ludźmi. Nie z byle kim, tylko z artystami. No i jeżeli ci artyści dowiedzą się, co tu w kontakt się dzieje, że te na przykład z Muzeum Etnograficznym, ta też Elżbieta Pasecka też podpadła, bo myśmy robiły zdjęcia, no to przecież szpagatów Pasecka nie robiła, bo nie umie, ona jest mimką cyrkową, ale kilka takich puz przy tych torebkach, wystawa rumuńska. No to tam jedna babka, tak coś może już dosyć tych zdjęć, czyli że zasugerowała, że może ta Pasecka może za bardzo się rusza na tym wernisażu, ale to już były luźne dyskusje, to był taki wolny czas. Szpagatów, zaznaczam, nie robiła, tylko takie minki trochę przy tych torebeczkach. Proszę oglądać przepiękne zdjęcia w Muzeum Etnograficznym, także przepiękne żebraczki moherowe w Muzeum Etnograficznym. Proszę oglądać przepiękne zdjęcia w naszej telewizji Elhof Art 2000, Wiesiolandia, tudzież też Elhof Art 2000, Elhof Art, El Mercedes. To co państwo widzą też, co przed sobą mają. Jeszcze może troszeczkę wiadomości i bądźmy dobrej myśli. Ja napiję się kawy, proszę państwa, bo mi się zaraz woda przygotuje. Czajnik na maszynce, bo mnie coś ślina przeskoczyła o suchym, jak to mówią, pysku, proszę państwa. Często na tych wernisażach jest. Ja też jestem o suchym pysku, zanim się napiję tego. To. Tak, także żydowska ta linia wyje z jednej strony, albo tu Radio Maryja wyje z drugiej strony. Ja sobie tak myślę, przecież Bóg nie jest smutny, Bóg jest Bogiem radosnym. Były nowe technologie. Troszeczkę postanowiliśmy iść z duchem czasu, ale tak naprawdę to te nowe technologie wkraczają w każde obszary życia i na szczęście także w obszary poszukiwawcze. Na szczęście, bo pomagają. Na szczęście, oczywiście, to są tylko narzędzia wspierające. Proszę nie kaszleć, przymkniemy trochę to okno, żeby nie szumiało, żebyście państwo się wykaszleli. Już szaliczki ciepłe, czapeczki, rękawiczki zakładać i już przejdzie kaszel. Przejdzie wszystko. Maszyny nie są nieomylne i ktoś musi nadzorować, kontrolować ich pracę, odczytywać wyniki, a no właśnie jednym z wniosków, który nasuwał się podczas tej konferencji, było to, że jednak obraz, jaki widzimy, musi być zinterpretowany przez człowieka. Informacja, jaką dostajemy, musi być zinterpretowana przez człowieka. Osoba, która się na tym zna, która ma tym doświadczenie, ma praktykę, jest odpowiednio przeszkolona. Nie mogę tam narzędziom, które mogą pomóc, to najstarczniej. Były torturowane, musi zweryfikować człowieka, w jakich kontekstach pojawiały się nawet technologie, jeśli chodzi o Państwa konferencję. W tym roku mogliśmy zweryfikować kilku
wieloletnie doświadczenie policji. Jak to jest spotkać się z autorem swojej ulubionej książki? Dowiedz się, 10. Festiwal Puls Literatury w Łodzi od 4 do 15 grudnia. Spotkania z pisarzami, premiery książek, koncerty, warsztaty, spektakle, wernisaże, debaty i konkursy. A do tego 20 lat Tygiel Kultury, teraz cyfrowo.